Minęły kolejne dwa tygodnie, mój głos jest w dużo lepszej formie, dlatego znów mogę Wam opowiedzieć o nowościach w ofercie Militaria.pl. Na początek dwa bliźniacze noże Traditional Folderwood firmy Walter. To noże EDC wykonane ze stali AUS 8, posiadają blokadę Liner Lock, okładziny zostały wykonane z drewna połączonego z tworzywem sztucznym. Kolejny nóż to nóż Boker plus Masada. Nóż został zaprojektowany przez Borisa Manaszerowa, szkoleniowca izraelskiej armii. Został wykonany ze stali narzędziowej D2. Mamy tutaj system blokady Liner Lock, a okładziny rękojeści to laminat szklano-epoksydowy G10. Dziś prawie cały odcinek o nożach, dlatego noże musimy czymś naostrzyć. Mamy dla Was zatem osełkę diamentową firmy Lansky Benchstone. Jest to dwustronna osełka diamentowa o gradacjach 280 i 600. W komplecie znajdziecie również podstawkę zapobiegającą ślizganiu się osełki podczas ostrzenia noża. Do ostrzenia noża na osełce przyda się olejek Hanik Oil, również firmy Lansky. Olejek Hanik Oil posiada specjalnie opracowaną formułę, która wspomaga ostrzenie noży. Można go również stosować po ostrzeniu noża, posiada doskonałe właściwości czyszczące. Można go stosować na wszystkich kamiennych osełkach firmy Lansky. I na koniec mamy dla Was paski do spodni Canvas Tactical Belt firmy Badger. To paski o długości 120 cm wyposażone w mocną klamrę, występują w trzech wariantach kolorystycznych. To tyle na dziś, mi nie pozostaje nic innego jak oczywiście zaprosić Was na nasz Facebook, na nasz YouTube, na nasz Instagram. Do zobaczenia!